co jest realizacją marzeń, realizacją młodzieńczej inspiracji. Jest to coś, co tak naprawdę, czego doświadczyć mogą chyba tylko ludzie o wyjątkowym szczęściu w życiu, że realizują swoją pasję, pracując, spełniając się, robią wszystko to, o czym kiedyś marzyli, a coś, co sprawia im olbrzymią frajdę, olbrzymią radość, niezależnie od wysiłku, od pracy, ile trzeba w to włożyć, bo po prostu tak naprawdę są szczęśliwi, że życie dało im, nie wiem, dar, dało im talent do czegoś, co od zawsze było ich marzeniem i mogą się w tym spełniać, mogą się w tym realizować, mogą przeżywać wzloty i upadki, ale mogą powiedzieć jedno, że przeżyli, czy żyją w swoim życiu jako szczęśliwi właśnie ludzie spełniający swoje marzenia i swoją pasję. Od zawsze chciałem być piłkarzem i tak naprawdę wydaje mi się, że w głowie dziecka, później młodego człowieka, rodziła się po prostu taka niespełniona myśl, że wszystko co, albo wiele rzeczy, które robiłem w życiu, to zmierzały w kierunku futbolu. Pierwsze treningi tak naprawdę bramkarskie robiłem sobie sam w domu, odbijając piłkę o ścianę i rzucając się na miękki dywan. Także nikt mną nie kierował, nikt mną nie stymulował, nikt mnie do tego nie namawiał i po prostu był to mój, jeszcze wtedy nieświadomy wybór. Po prostu lubiłem spędzać czas grając w piłkę, rywalizować, uprawiać sport i rzeczywiście wydaje mi się, że tak jak miałbym się zastanowić, do czego otrzymałem talent od Boga, to do sportu wszelkiego rodzaju, nie tylko piłki nożnej. Grałem kiedyś w koszykówkę, w piłkę nożną, przepraszam, w piłkę ręczną, w siatkówkę, biegałem, skakałem w dal, także piłka nożna dlatego, bo sprawowała mi najwięcej radości, bo wtedy wszyscy grali w piłkę, bo uwielbiałem rywalizację. A później zobaczyłem, że chyba wychodzi mi to nawet nieźle. Było to dla mnie nobilitacją, kiedy moi starsi koledzy, grając podwórko na podwórko, brali mnie jako takiego małego chłopaka do swojej bramki i wtedy również sprawiało mi to dużo radości. Wiedziałem, że chyba gdzieś ten mój wybór jeszcze nieświadomy, ale idzie w dobrym kierunku. A wywiad ze mną już jutro na portalu łączynaspasja.pl.